Nikt nie wysiada. Ciśniemy dalej. Sposoby, które wypracowałem sobie, jeśli chodzi o nocki, to na przykład słuchanie audiobooków.
jak się czegoś słucha podczas jazdy, to ma się bardziej wytężony umysł do tego, żeby nie zasnąć, żeby ta praca nie nudziła. Tak samo jest, jeśli chodzi o radio, chociaż nad muzyką tak się człowiek nie skupia, jak nad tymi słowami, które są przekazywane nam w audiobookach. Jednak zrozumieć je musimy się na tym skupić, co też sprawia, że dzięki temu jeździmy z bardziej wytężonym umysłem i nie usypiamy. Kolejnym tematem jest rozmowa z kimś przez telefon na słuchawkach. Też pomaga. Jakby tego nie było, to naprawdę można by się zwolnić, bo nie szłoby przetrwać w tej pracy.
PKM Tychy na linii 54. Zaczynają wygibasy, zakrętasy po hełmie. Hełm Śląski Techników. Nikt nie wsiada, nikt nie wysiada.
Ile? Dwa są te duże? Dobrze. Dobrze, to teraz nie mogę rozmawiać, bo mam jeszcze za sobą. Wygibasy, zakrętasy, buchełmy. Wąskich uliczkach jest kilka takich miejsc, w których ciężko się mają minąć autobusy. I akurat rozkład jest tak ułożony, że gdzieś w tych okolicach według rozkładu zawsze się mijamy. Ja teraz mam opóźnienie i kto wie, czy właśnie nie na tym zakręcie lub następnym wyskoczy mi tutaj 149. Tutaj ciężko byłoby się minąć, zobaczcie. Wiedziałem. Dobrze, że na mnie czekał. Super. Byłoby kiepsko, jakby zaczął wjeżdżać. Musiałby któryś z nas cofnąć. No ale w końcu prawo jazdy mamy nie tylko do jazdy naprzód, no nie?